Ruszamy na wyprawę, na nocną wyprawę do zamku, zamku krzyżackiego wzniesionego przez Ulryka von Jungingena, znanego wielkiego mistrza krzyżackiego, który zasłynął swoją bohaterską śmiercią pod Grunwaldem. A Ulryk wybudował zamek krzyżacki w Ełku, a w zasadzie na Ełku, czyli na Jeziorze Ełckim, już w 1398 roku. I od tego momentu zaczyna się historia zamku, który przetrwał do naszych czasów, a po drodze był prokuratorią krzyżacką, siedzibą starostwa pruskiego, sądem, a wreszcie więzieniem. Więzieniem, które przetrwało do czasów PRL-u i zostało zlikwidowane dopiero w latach 70. ubiegłego wieku. Potem zamek został zniszczony w trakcie remontu, który rozpoczęto i nigdy nie skończono. A jak teraz wygląda, za chwilę zobaczycie. Tam zachód, jest coraz ciemniej, widzicie to pewnie, palą się już latarnie. Witam na zamku nocą, na zamku krzyżackim w Ełku nocą, na dawnym więzieniu, ciężkim więzieniu na wyspie zamkowej, więzieniu, które przetrwało prawie 100 lat, więzieniu, przed którym była tutaj siedziba sądu, starostwa, prokuratorii krzyżackiej. A obecnie? Obecnie jest ruina, która skrywa wiele, naprawdę wiele tajemnic i zagadek. No i pytanie, czy są tutaj także duchy? Czy są tutaj także duchy? Oto jest pytanie. Jeżeli tak, no to cóż, może uda nam się je wystraszyć. W związku z tym, że mamy dzisiaj 24 lipca, a więc Światowy Dzień Archeologa, prezent od archeologa dla wszystkich miłośników tajemnic, zagadek oraz zwiedzania pustostanów, albo jak to inaczej je nazwie, ruin zamków. No, zobaczcie, jak wygląda zamek krzyżacki nocą. Idziemy. Gdybyśmy cofnęli się o 300 ponad lat wstecz, to tego wejścia nie zobaczylibyście jeszcze, bo ono powstało na początku XVII wieku i od tej pory do niedawna służyło jako główne wejście do zamku. Niegdyś, to znaczy wcześniej, także w średniowieczu, wejście do zamku znajdowało się tam wysoko, na pierwszym piętrze i za chwilę mam nadzieję, że uda mi się to wam pokazać. A teraz troszkę inną trasą wejdziemy do zamku. Tu widzicie resztki muru więziennego z pozostałościami drutu kolczastego, a nawet latarniami w narożnikach. Jak widzicie, wnętrze zamku jest zupełnie ciemne. W związku z tym będę musiał chyba użyć jakiegoś źródła światła. No zobaczmy, czy uda mi się włączyć latarkę. Jest, udało się. Czy coś widać? No może odrobinę. Nie jest to najlepsze światło. Tu zejście do, nazwijmy to, podziemi. Są schody w dół. Widzicie? To przejście jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie było w ogóle znane. Zostało przebite. I odsłoniło to wejście w dół do podziemi pod zachodnim ryzalitem. Z tego to właśnie przejścia
wiemy, że można było się dostać do piwnic, które dziś są zasypane albo po prostu niedostępne i zamurowane. W związku z tym, kto wie, może kiedyś podczas badań archeologicznych uda nam się do nich dostać, a wtedy to wszystkie skarby krzyżackie czekają na nas. Jedną może z najbardziej niespodziewanych, ale też niepozornych zagadek Zamku Krzyżackiego kryje ta dziura w ścianie. Ta dziura w ścianie jest jakby pozostałością po takiej potężnej niszy, która tu nisza, no ze względu na światło trudno jest ją pokazać, ale która jest de facto kominem średniowiecznym. A więc tutaj właśnie w tej komnacie znajdowało się niegdyś palenisko, no i znajdowała się oczywiście kuchnia zamkowa. Tu właśnie znajdowała się kuchnia zamkowa. Idziemy dalej. Jak widzicie, ciemno. Trudno coś zobaczyć. Typowe. W końcu mamy noc. Przechodzimy do innej części zamku i zobaczcie. Schody w dół. No bo tam oczywiście mamy piwnicę. Dzisiaj w zamku zachowana jest część piwnic. Część dostępna, też przeurocza, nosząca ślady wielu przebudów, na przykład to zamurowane przejście komunikowało piwnicę w XVII wieku. I tu można było wtedy właśnie tędy wejść. Natomiast w piwnicy można zobaczyć najlepiej zachowany średniowieczny portal oraz ślady średniowiecznej również klatki schodowej prowadzącej na piętro zamku. Są też zagadkowe, bardzo zamurowane drzwi, które prowadziły w kierunku jeziora. Skoro mamy obecnie, no, już zmrok, mamy noc, można by powiedzieć, w związku z tym może zaproponujmy, iż drzwi te, skoro prowadziły w kierunku jeziora, to może nimi dostać się można było do tego legendarnego tunelu prowadzącego z zamku aż do miastełku. Tymczasem w piwnicach można zobaczyć pozostałości pali, dębowych, grubych pali, które zostały wydobyte podczas badań archeologicznych, a które są no, resztkami już palisady broniącej zamku od strony miasta. Wychodzimy z piwnic. W zamku można sporo znaleźć śladów po więzieniu. Tu przy głównym wejściu widać kratę więzienną, zapewne pamiętającą jeszcze czasy niemieckie. Ale idźmy dalej. Jedną z ciekawostek, na którą warto zwrócić uwagę, jest ten niepozorny, stosunkowo nieduży otwór, który prowadzi gdzie? Zobaczcie, tak staniemy, to gdzie on prowadzi? Tu ściana. On prowadzi jakby w głąb ściany. A tutaj, no cóż, przestrzeń zamurowana. Taki maluteńki pokoik, można by powiedzieć, nie. Tędy kiedyś wchodziło się do takiej, no, można by powiedzieć, ukrytej klatki schodowej prowadzącej na pierwsze piętro. A więc w grubości ściany zamku znajdowało się wejście na pierwsze piętro. Jak widzicie, na zewnątrz ciemno. Krótki rzut oka na panoramę. I idziemy dalej. Co nam się udało zdobyć? O, zobaczcie, co znaleźliśmy. Mamy prawdziwego krzyżaka. Żywego krzyżaka na zamku Wełku. Idziemy dalej. Klatka schodowa, o której wam mówiłem w piwnicy, prowadziła w to miejsce. Dziś tu widać wyjście okrągłe z tej klatki schodowej. Wiem, że jest ciemno i nie wszystko widać, no ale takie są zalety chodzenia w nocy po zamku. A teraz, no tu już chyba nic nie zobaczycie. Musicie uwierzyć mi na słowo, że o ta krawędź i ta zaimprowizowana drabina prowadzi do bardzo głębokiego wykopu archeologicznego,
który tu się właśnie znajduje. Idziemy dalej. Ciągle jesteśmy na parterze zamku. Jedną z niezwykłości tego poziomu zamku jest pomieszczenie w ryzalicie wschodnim. Trudno się do niego dostać, bo w podłodze są różnego rodzaju przekucia i kanały. Ale jeżeli tylko nam się to uda, to jest to jedyne pomieszczenie w zamku, w którym zachowało się piękne sklepienie krzyżowe. Zobaczcie. Można je zobaczyć tylko w tym miejscu. Było ich więcej, ale zostały zniszczone najpierw w XIX wieku. Później pozostałe zostały zniszczone już w czasach przebudowy zamku w latach 90. ubiegłego wieku. Pewną tajemnicę, jaką skrywa to pomieszczenie, no w jakiś sposób nawiązuje do niej to, co tu widzicie. Na samym szczycie sklepienia znajduje się hak żelazny i według różnych legend służyć miał do wykonywania śmierci przez powieszenie. Oczywiście chodziło o wykonywanie śmierci na więźniach, a więc już w czasach funkcjonowania więzienia. Nad nami belki z dawnego stropu zachowało się niewiele, bo w większości w czasach PRL-u, właściwie już tuż po PRL-u, bo to były lata, początek lat 90., usunięto stropy oryginalne i zastąpiono je betonowymi. A więc tylko w tym miejscu można by zobaczyć, jak wyglądała konstrukcja stropu takiego oryginalnego. A gdzie indziej, zobaczcie, takie betonowe stropy. No dobrze. Żeby nie przedłużać, idziemy dalej. Powolutku wychodzimy sobie z zamku. Pod nogami kamienie, ziemia, kamienie. Po jakiś czas czasem zaplątają się jakieś resztki drewna. Wychodzimy. Jest trochę światła. Znakomicie. Tak właśnie wygląda parter zamku nocą. Może i najciekawsza część zamku, nie wiem. Z pewnością najbardziej efektowne są piwnice, ale przy takim świetle prawie nic nie można zobaczyć, nie? Mam nadzieję tylko, że klimat tego miejsca rekompensuje wam braki w tym, co widać na ekranie. No cóż. Właściwie to pewnie nic nie widać. W XIX wieku tutaj zrobiono wejście do zamku. W tej, nazwijmy to, przybudówce zrobiono wejście do zamku. Podczas badań archeologicznych tuż pod nim znaleźliśmy relikty kamienne i klatkę schodową prowadzącą do piwnic, dzisiaj niedostępnych piwnic zamkowych, a to wejście, no cóż, służy do dzisiaj i nim można dostać się na piętro zamku. Zobaczmy. Spróbujmy otworzyć kłódkę. Jest, udało się. No to co? Otwieramy zamek. Wow. Wygląda to wspaniale, wiem. Teraz zobaczycie więcej, tylko muszę się tu skrabać. Dobrze. Udało się. No dobrze, udało się. Na ścianach od razu zobaczycie takie przedziwne łuki. Te łuki to są właśnie ślady sklepienia, takiego samego sklepienia krzyżowego, jakie widzieliście w pomieszczeniu na parterze, które wam pokazywałem. W tym pomieszczeniu z charakterystycznym hakiem w suficie. A tu rozkucie pozwoliło zobaczyć, że zamurowane zostało dawne okno, a więc to te schody, po których teraz idę, są zupełnie wtórne, nie tylko względem sklepienia, ale także okna, które kiedyś doświetlało tam ten poziom zamku. No i wreszcie dochodzimy do tego, o czym mówiłem na początku, czyli do prawdziwego, starego, to znaczy średniowiecznego jeszcze wejścia do zamku. Stąd te profilowane cegły. Postaram się je oświetlić tak, żeby to profilowanie było lepiej widać. Widzicie? Są profilowane na półokrągło. Z obu stron taki profil widać. O, teraz może lepiej. Bo tu, w tym przejściu, znajdował się niegdyś ozdobny portal.
gdyż to było główne wejście do zamku. No to wejdźmy, to nie wejście. Ciemno oczywiście, a więc niewiele widać, ale cóż. Bardzo wysokie sufity tutaj mają prawie 4 metry wysokości te pomieszczenia na parterze, na pierwszym piętrze zamku. Ta ściana, którą tu widzicie, z takim bardzo długim łukiem, o, to jest ściana, która no, nie jest taka stara, ona powstała dopiero chyba w XVIII wieku, czy na początku XIX wieku, kiedy przerabiano ten budynek na sam. Na dole, kiedy opowiadałem wam o klatce schodowej, ukrytej w grubości muru, wydawało się to nieprawdopodobne, ale zobaczcie, dokładnie w tej samej ścianie tutaj mamy podobną dziurę, a w środku w niej, no, idealny dowód. Skośnie w dół biegnącą linię, no, takiego ozdobnego malowania, które pokazuje, jak bardzo w dół schodziły schody. No dzisiaj gdzieś tam są pod zasypaną przestrzenią. Klatka schodowa była sklepiona i widać to po tych tutaj, o, reliktach. Jak widzicie, wyjście zamurowane nowymi, współczesnymi cegłami, bo jest to efekt działań z lat, no, chyba 90. A tutaj, zobaczcie, właśnie w grubości muru widać zamurowane wyjście z tej klatki schodowej, no bo przecież jesteśmy na pierwszym piętrze. Widzicie te zamurowane przejście. I teraz, skoro jesteśmy w tym miejscu, czyli w murze de facto średniowiecznego zamku, popatrzmy na jego część młodszą. To, co z dołu widzieliście, te belki stropu, to tutaj też je widzicie. Tutaj nie ma stropu, są tylko takie pojedyncze belki, na których kiedyś były oparte deski tworzące podłogę i sufit. U góry też już nic nie zobaczymy. No, ale pójdźmy, bo jest za ciemno. Ale tu mamy, o, jeszcze fragmenty stolarki pamiętającej czasy świetności zamku, a przynajmniej czasy więzienne. Ciemno jest, jak widzicie, i przejdź blisko ścian, żebyście mogli w ogóle coś zobaczyć. Teraz wchodzę do części nowożytnej zamku, bo wschodnia część powstała stosunkowo późno. W XVII wieku dopiero rozszerzono zamek o 1/3, a więc był kiedyś nieco szczuplejszy, nazwijmy to, ale za to znacznie wyższy. Później zamek obniżono, ale za to rozszerzono. W wielu miejscach możemy spotkać takie zamurowane przejścia lub otwory. W tym przypadku jest to otwór, który niegdyś prowadził na poziom ozdobnej lodżii. Takiego tworu renesansowego, takiego architektonicznego cudeńka, raczej kojarzonego z Włochami, a nie z zimną północą Europy, a jednak ktoś zażyczył sobie, aby modnie i pięknie było także w Ełku. Tu też mamy fragment stolarki pamiętającej czasy niemieckie. No i rzut oka za okno. Niewiele widać. Nawet nie widać za bardzo bloku więziennego, który jest oddalony ode mnie o kilkanaście metrów. Ledwo pewnie widać też tą wieżyczkę. Chyba też jej nie widać. To jest wieżyczka strażnicza. Ale podejdźmy bliżej do drugiego okna. O, może teraz zobaczycie z bliska wieżyczkę strażniczą. Widać ją może? Nie wiem, czy widać okno w tej wieżyczce. Kiedyś siedzieli tu strażnicy i pilnowali, aby więźniowie nie uciekali z więzienia. Idźmy więc z powrotem. Wchodzimy do zamku starego, ale zanim wejdziemy, zobaczcie, to elewacja, dawna elewacja zamku. Jest to dzisiaj ściana działowa, ale niegdyś była to ściana zewnętrzna zamku, częściowo zbudowana z kamienia, a tam wyżej już wyłącznie z cegły. I zobaczcie, jak ona jest gruba. To, co tu widzicie, to jest ciągle ściana, 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 ściana i dopiero teraz wychodzę. Dwumetrowej grubości mur otaczał zamek, czyli był ścianą obwodową tego zamku. Na niej widoczne są pewne ciekawostki. Nie wiem, czy w nocy można coś takiego pokazać, ale jak widzicie tutaj taki uskok z cieniem, to jest to poziom dawnego stropu,
pierwszego piętra. Ja jestem na pierwszym piętrze i od tego poziomu do prawdziwego sufitu jest jeszcze ho, 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 ponad 2 metry, ale kiedyś poziomy w zamku były inne. Było więcej pięter, ale były niższe. No i w związku z tym możemy dzisiaj obserwować ten poziom, taki uskok, na którym opierały się belki. Stropu pierwszego piętra, a więc poziomu oddzielającego pierwsze piętro od drugiego piętra średniowiecznego zamku. No, za oknami zamku zwykle jest przepiękny widok, ale nie tym razem. Jedyne, co możemy w tej chwili obserwować, to krzyżaków, którzy wyszli na łowy. Tak, tak, są. Są krzyżacy. Gdzie jesteś, krzyżaku? Widać cię tu, czy nie widać cię tu? Jest, jest. Komary i inne muszki. Kolejne okno. Kolejne okno. Zamek jest w stanie porzuconego remontu, bo został rozpoczęty ten remont w latach 90. z przeznaczeniem na Dom Kultury. Wtedy wykruto stropy i położono te betonowe. O, właśnie przed chwilą przyleciał Gacek. Czyli nie to też. Stos cegieł średniowiecznych, które wydobyto podczas badań archeologicznych. Zostały tu złożone, aby nie uległy rozproszeniu. Może się kiedyś przydadzą w naprawie. A nawet jedna dachówka się tutaj, właśnie fragment dachówki karpiówki przytrafił. No tak wygląda parter zamku. Nie wiem, czy podoba wam się ta wycieczka. No bo właściwie to możecie usłyszeć tylko mój głos, gdyż niewiele na obrazie chyba widać. W murach zamku często, tak jak powiedziałem, można zobaczyć ślady dawnej jego historii. Tutaj to pęknięcie to jest węgar, czyli powiedzmy obrzeże otworu wejściowego, który prowadził niegdyś na drugie piętro zamku. Ja jestem na pierwszym, a ja już i widzę jednocześnie już wejście na drugie piętro zamku. Jak bym się oddalił, ale to już nic nie zobaczycie, to moglibyście zobaczyć, że tam jest to pęknięcie, a niżej wejście na ten poziom, wejście dzisiejsze. No ale wracajmy do klatki schodowej, która też jest urocza, bo pięknie sklepiona, ale powstała dopiero w XIX wieku, a więc jest stosunkowo późna. Niegdyś ten element budynku, a więc prawy ryzalit, nie służył jako klatka schodowa, tylko był podzielony normalnie na poziomy i w każdym z nich pomieszczenie posiadało inną funkcję. Że były to inne poziomy, widać także o tutaj. Tu jest pięknie zachowane, już zamurowane, ale pięknie zachowane nawet z farbą okno, które powstało w XVI wieku. Naprawdę, naprawdę wieki, wieki temu. Wchodzimy wyżej i cóż za niespodzianka nas czeka. Dzisiaj zamek ma 2 piętra, a ten ślad, który tu widzicie, to jest ślad portalu i wejścia na trzecie piętro zamku. Dzisiaj już go nie ma, zostało rozebrane, tylko powiedzmy połowa wysokości tego portalu się zachowała. No ale kiedyś, jak widzicie, zamek był dużo wyższy. Jesteśmy na drugim piętrze zamku. To piętro jest, ma niżej strop. Został obniżony poziom drugiego piętra w czasach, kiedy został zamek adaptowany na więzienie. I wtedy też usunięto znaczną część murów obwodowych. No, był to po prostu najtańszy sposób na wykonanie remontu. Jestem nad krawędzią przepaści. Tutaj zobaczcie. Tu jest już przepaść, a ta czeluść czarna, no niegdyś przedzielona podłogami, w latach 90. miała się stać klatką schodową. Nigdy do tego nie doszło, ale wystarczyło czasu, żeby wypruć stropy. No, do tej pory one nie wróciły już na swoje miejsce. W zamku pełno jest takich rozkuć, które miały skrywać instalacje wszelkiego rodzaju. Ogrzewania, wody i tak dalej, i tak dalej. Tych rozkuć jest naprawdę dużo. Zobaczcie kolejne. To też efekt nieskończonego remontu. Widzicie? Kolejne rozkucie.
No i wchodzimy sobie znowuż do nowożytnej części zamku. Niestety zamek w zeszłym roku został okraszony takimi malowidłami. No, komuś się może to podobać, ale niszczenie najstarszego zabytku Ełku, zabytku, który jest starszy niż samo miasto, nie jest chyba najrozsądniejszym sposobem wyrażania ekspresji i radziłbym tego nie powtarzać. Wyjrzę sobie przez okno, po lewej ulica, a po prawej, czy na wprost teraz, panorama promenady ełckiej nad jeziorem. No i wracamy. Przejdźmy jeszcze chwilę, żebyście mieli tą przyjemność zobaczenia zamku nocą. Czy jeszcze na drugim piętrzu można pokazać jakąś ciekawostkę w tej porze i tylko przy słabej latarce? Otóż tak. To rozkucie, które tu widzicie, nie jest efektem remontu, o którym wspomniałem wcześniej. To jest efekt prac znacznie starszych. Tu wykuto przejście albo okno. Przejście albo okno, tutaj widać na dole nawet kształtkę, która tworzyła węgar tego przejścia, tak? A więc tu było to wejście na kolejny poziom. Dzisiaj już nie funkcjonuje ono, zostało później zamurowane. Mamy okna piękne, gdyby były całe. Grubą ścianę średniowiecznej budowli, jaką był zamek, czy jest zamek. Cegły. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu bardzo mocno widać, jak cegły średniowieczne są przepalone, aż na czarno momentalnie, prawda? Z czego to wynika? To jest ślad pożaru, jaki dotknął zamek jeszcze w średniowieczu. Przypuszczać możemy, że był to pożar, który wybuchł podczas wojny 13-letniej, bo tylko o takim wydarzeniu mamy informacje historyczne. A więc te ślady przepalenia, ślady tego pożaru mogą ilustrować nam zniszczenie zamku podczas wojny 13-letniej. Można jeszcze wejść na poddasze, gdybyśmy chcieli, ale jest to mało interesujące, bo jak widzicie, poddasze jest obite takimi płytami wiórowymi i tak naprawdę nie ma tam nic interesującego. Wszystko zostało wymienione w latach 90. i nie ma żadnego kawałka oryginału. Wróćmy więc sobie klatką schodową na dół i pożegnajmy zamek. Wycieczka do zamku chyba już zakończona. Oczywiście była krótka, oczywiście niewiele było widać, bo jest ciemno, ale mam nadzieję, że się podobała i może kiedyś spotkamy się w zamku, wspólnie urządzimy taką wyprawę dzienną albo nocną. Kto wie, czy nie odkryjemy jeszcze jakichś ciekawych tajemnic, bo zamek, choć wydaje się niepozornie wyglądający, kryje w sobie mnóstwo zagadek. I powoli one są odkrywane przez historyków, archeologów, historyków architektury. Wszystkie informacje będą pewnie umieszczone w książkach naukowych. Ale jeżeli będziecie dobrze szukać, to i w internecie postaramy się je upowszechnić. I mam nadzieję, że spodobają się Wam wyniki prac naukowców. Cześć!